Tak się składa, że naczelny szeryf zagrał w Black Myth Wukong. Także odpalam ten petarda content. Dawaj mi to. Wielkie poruszenie. Ciekawe, czy bił Buddę. Dobra, jest początek. Nie gadaj, że on tutaj coś gadał, nie? Przy ustawionej walce. Cosplayer. A ja kupiłem tą wersję Deluxe, dlaczego nie mam skina? To nie jest skin, to są ułatwienia. Specjalnie nie kupowałem, dlatego że mi nie gadali. Z maską czerwoną, fajnym strojem czerwonym. W następnym ognisku. Dziękuję ślicznie. No, powiedział widz fajnie, miło. Chodzidło. Oho, Yoda. Gremlin. Ale ma zrobione czoła. On wygląda jak ten, jak ziemniak. Jak bulwa. Oho. To wygląda, jakby on to czytał i walczył, czy go zbanować, czy nie, sam ze sobą. Już na prawym ramieniu siedzi ten. Siedzi diabeł. Co dzisiaj jadłem? Hot dogi wiem, że jadłem. O, hot dogi dobre. A, i jednego tego... hamburgera, takiego zwykłego, jakiegoś takiego, nie jakiś wykwintny. Wiesz, hamburger dla mnie to jest taki wybrakowany brat cheeseburgera, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Jakoś ten ser jednak. Tak, jakiś tam po drodze gdzieś wzięty, wiesz, co chodzi. Meditating. Aha, to on tylko tak wygląda na ognisty, taki ładny, tak? Ej, a oni nie robili Sekiro? Nie, to nie Miyagi. To nikt spacji sklejacz nie będzie. Ale kwaśne. Boss. Łepek. Oho, Budda! Taki łepek, ty. Dawaj go, łepek. Oj. No ja tu godzinę siedziałem, nie? Ale ja też jestem słaby w tę grę, umówmy się. Mam on w szoku, ale to jest boss na później. To jest boss na później. Za bardzo chciałem tym ciosem. Nie używam tego prawego w ogóle, nie ma sensu. Nie ma sensu używać tego prawego, no nie? Na póki co to zupełnie normalnie brzmi. Widać, że naprawa mentalu poszła. Ładnie. Jak stwarzasz ten swój after image, to zrobiłeś idealnego dodża, nie? Nie wiem, nie działa mi ten jedyneczka. Coś nie działa? Nie rozumiem tej jednej rzeczy. Czemu nie mogę go zamrozić? Na czym to polega? A, ale to się zastanawia nad mechaniką. Nie rozumiem, na czym polega jedna rzecz. Spoko. Ten zamrażanie, bo próbowałem go zamrozić i nie mogłem. No cooldown mam menu. No okej, okay, no i jak ten cooldown zbić? Trzeba przeczekać cooldown. No co? Czy on jest pijany? Nie, no chyba nie. Byłoby powiedziane pewnie. Dlaczego nie mogę zrobić uniku więcej? A to jest akurat śmiesznie zrobione w Wukongu, że masz jakby uniki łączą się w pewne combo, jeżeli cały czas klikasz unik. W sensie najpierw masz zwykły unik, potem masz jakiś podskok, potem jakiś przewrót, coś. Robi się taki potrójne dziwne jumpy się robią, taki trójskok. A długi ten cooldown jest, no? Oj. No mi ten Budda dał popalić jak mało kto. Po co ja to kupiłem? To Jezu, trzy razy się wywróciłeś, to bez przesady, co ty gadasz? Trzy razy umarł w grze i już się zastanawia, po co kupił, no o Jezus. I zrobiłem stuna i nie miał. A to akurat w Wukongu też mnie wkurza, że ja często używam jakiegoś skilla, idealnie podczas animacji dostanę hita, to wyprowadzi cię, wybije cię z poisa i nie masz tego, masz cooldown na tym od razu. Nie wiem, czy wam też się to w Wukongu zdarza, ale mi nagminnie. Cały czas zły timing mam i akurat dostaję hita w momencie, gdy coś zagrywam i lipa zmarnowane.
Ajajaj. Mówisz tu no i mnie. A to nie jest błąd Wukonga, tylko tak zamierzony, zamierzona mechanika, której ja nie ogarniam, nie? Ale zobaczcie, jaki miły czat. Ej, no i super. Rewolucja mamonowa. Dojdziesz do wprawy. Jak ci się podoba? Witam pana mamona. Ile już było wybieg? Nie da się. Było blisko. No kurczę, zobacz, zwykły czat. Po prostu wszystkich innych zbanował, ale... Selekcja naturalna, zostali najsilniejsi. Jest to coś takiego jak blok? Nie ma. Znaczy możesz mieć potem zdolność twardy jak głaz. Ale nie będę się mądrzył, jeszcze nawet nie przeszedłem gry. Nie da się tego zrobić, no nie? Da się, da się. Tylko trochę to zajmuje. Nie mam tyle życia, nie mam tyle tego, nie mam jak to zrobić. A to gada tak jak ja akurat. Ja też sobie tak pogadałem, mówię, ty, no nie, na pewno powinienem iść gdzieś dalej, bo akurat to jest prawda, powinno się iść dalej. Obok jest inny boss, który jest dużo prostszy. Nie wiem, podejrzewam, że za wcześnie na to poszedłem, albo nie wiem. To akurat... Czegoś nie wiem widocznie, nie wiem jak odbijać, parować, nie wiem. To tylko tutorial, no to nie jest dla To nie jest tutorial. Nie poznaję go? Ej, ale zachowuje się zupełnie normalnie. Aż... Okej, się ogląda po prostu. Nie ma czegoś takiego, że o Jezu. Nie wiedziałem, że tak robi. To bym go pokonał. No normalny wniosek. Sobie pogdybał. Nic nadzwyczajnego. Nie wiedziałem. Teraz go pokonuję bez problemu. Nie miałem w ogóle tych, wiecie. No nie? Nie. Akurat nie wiem, ale to nieważne. Dlaczego mi nie działa? To po prostu, jak, nie wiem, trzeba w dobrym momencie to nacisnąć, bo inaczej już nie możesz tego uniknąć. Nie ma czegoś takiego, że w ostatniej chwili unikniesz. Możesz, właśnie wtedy tworzysz tą małpeczkę dodatkową, nie? Nie, jeżeli w ostatniej chwili. W ostatniej chwili unikniesz. Za bardzo chcę chyba tym super ciosem uderzać i to też jest kolejny mój błąd, który widzę. Kusi, no. Ale za... mój błąd, kusi który widzę, czas. Co jest, ja jestem dumny, co jest grane. Tak jak to w Japonii, patrzą na siebie, wymiana spojrzeń. W międzyczasie cooldown mi się ładuje. Ogranko. Wzięty na czas bardzo ładnie. Robi go? Robi go. Let's go. Po prostu, trzeba było użyć głowy i tak jak w Japonii, wiesz. Pojedynek spojrzeń, cooldown się naładował i łatwo. Tak. Nawet taktykę miał. Takim bronią, co? Ja mogę się starać, tak. Oho. Podejście drugie do Buddziacha. Oj, GG. Ale już lepiej. No tak, to już było bliżej. Ale już lepiej mi poszło. Nie rozumiem tylko mocy, tej mocy takiej, no nie? Oj! To... O, właśnie chciałem powiedzieć, że to próba charakteru. Ale zobacz, pohamował się. Połaciłem się już na ten kit. Nawet stwierdził, że greedy jest. Mocny on jest. Nie wiem jak to ulti ładować tylko. Bo nie mam w ogóle jeden raz tylko ulti używam. To ulti to cooldown po prostu dwuminutowy ma. O, ten czas jest nieprzyjemny. Nie mogłem się uleczyć, nie dał mi się uleczyć. Nie dał mi się ulecieć, pazerny byłem. No tak bywa niestety często. Nie można mu tego przerwać, no. Fajnie by było, gdyby w Wukongu nie było Power Armora, ale chyba wtedy przeciwnicy byli totalnymi już szmatami, no, tak do przesady. Pasek od tego super ciosu. Bo czasami nie są te ruchy z Hyper Armorem i boli to, że na przykład masz 3 punkty fokusu, ładujesz jakiś giga cios, po prostu już, nie wiem, aż ci się pała trzęsie, wiem, jakby to śmiesznie nie brzmiało, bijesz i nic. Gość leci dalej ze swoim kombosem. Yeah.
Nie da się tego przeżyć. A tak ładnie, zbiłem mu pół bez przemiany i drugie pół chciałem mu przemianą, no nie? Keku, dzięki za 17 miesięcy, dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzięki za 14 miesięcy. Co tam Karolinka u ciebie? Co tam u ciebie, Keku? Cześć, Kazyskun. Co się dzieje? Czy ja na pewno dobrego streamera włączyłem? No szkoda, że to jest takie, że nie da się tego uniknąć, pan. Zobacz. Znaczy, jak ja bym był dla was taki miły, jak mam on na tym materiale, to byście się zastanawiali, czy jestem chory. Siedź, panie Kaku, to pozdrawiam panią Kaku serdecznie również. Siema, siema. Nie wiem. Nie mogłem? Nie wiem. Tej staminy chyba nie miałem. No ale Budda zmęczył, widzę. Solidny. Ale spoko mnie też. Totalnie. Zobacz, nie można tego uniknąć, AD. No bo on na klawie gra. Nie można uniknąć super ciosu po uniku. Trochę zbyt agresywnie. Nie wiem, jak to zrobić. Przeczekać na tego stuna muszę jakoś drugiego. Ty, ale no ja... jest to podejrzane, że on jest tak spokojny. Super ciosu na początku może nie jest wcale taki najlepszy. W sensie ten cios taki, co biegnę i uderzam, że inaczej to rozpocząć. Dalej sobie pada, nie kupił. Mam cię, k***a, łeb. Nice, ładnie. W końcu się udało. Mam to, k***a. Powoli do celu, cierpliwie. Oho, Link Suzy, fajny boss. Trochę za łatwy, ale fajny. Dobra, zrobię go, nie miałem tykw. Nie miałem tykw. No nie, nie wiem. On był zmęczony? A co to jakoś długo streamował w tamtym momencie, czy jak? Furnia co Souls'y, czy nie, widzowie? Nie, to nie From Software, mamon. To nie From Software. Ty, no i zrobił. Proszę bardzo. 12 godzin streama miał wtedy. O Jezu, to on by jest tak zmęczony, że mu się nie chce wkurzać po prostu. To jest taktyka. On powinien na koniec streama grać w Souls'y, bo już nie ma siły się denerwować. Ty, i koniec materiału. Ja nawet nie mogłem podarzekać na niego jakoś specjalnie. Co się stało? Najprzyjemniejszy materiał z Mamonem w historii. Tylko na początku zwątpił w dobry zakup. No i dobra, bierzcie przykład z Mamona. Teraz mamonić nie znaczy mitomanić, tylko zachować spokój. Bing chilling.